Tekst manny na 15 kwietnia, Ojcze, w ręce twoje polecam, deponuję Ducha Mojego, Ewangelia Łukasza rozdział 23, werset 46. Komentarz parauzyjny. Nasz drogi Zbawiciel z pełną ufnością zwrócił się do Ojca i pełen wiary oznajmił że całe swoje życie i błogie nadzieje na przyszłość powierza miłości i mocy Ojca, by otrzymać je zgodnie z Jego planem i słowem. Podobnie my, jako naśladowcy Mistrza, powinniśmy spoglądać w przyszłość z wiarą, a w godzinie śmierci wszystkie swoje sprawy powierzyć temu, który okazał nam miłość nie tylko w Daniu swego Syna jako naszego Zbawiciela, ale także w opatrznościowej opiece w naszej całej podróży, a także w wielkich i kosztownych obietnicach, idących przed nami i dających nam siłę, pociechę i zapewnienie. Reprint numer 2473 Komentarz epifaniczny Chociaż na kilka chwil przed śmiercią nasz pan poczuł się opuszczony przez Boga, w momencie samej śmierci odzyskał świadomość boskiej łaski i dlatego zwrócił się do niego jako do Ojca. Jego ufność w boską łaskę była tak zupełna, że bez cienia wątpliwości powierzył mocy Ojca swoje nadzieje na przyszłe istnienie, mając całkowitą pewność, że Ojciec przywróci go do życia. Dosłowny przekład wskazuje, że dla korzyści drugich zdeponował on także u Ojca swoje ludzkie prawa życiowe i swoje prawo do ludzkiego życia. Równoległe cytaty według przekładu Biblii gdańskiej. Pierwsza kronik rozdział piąty werset dwudziesty, a mieli pomoc przeciwko nim. I podani są w rękę ich Hagarńczycy ze wszystkim, co mieli, przeto iż do Boga wołali w bitwie, a on ich wysłuchał, i szufali w nim. Druga kronik rozdział 33 wersety 12 i 13, który będąc uciśniony, modlił się Panu, Bogu swemu, i upokorzył się bardzo przed obliczem Boga ojców swoich, i prosił go. A dał mu się uprosić. I wysłuchał modlitwę jego, a przywrócił go do Jeruzalemu na królestwo jego. Tedy poznał Manases, iż sam Pan jest Bogiem. Chioba rozdział pierwszy wersety 20 i 21. Tedy wstał Job i rozdarł płaszcz swój i ogolił głowę swą, a upadłszy na ziemię, uczynił Panu pokłon i rzekł. Nagim wyszedł z żywota matki mojej, i nagim się zaś tamże wrócę, pan dał, pan też wziął, niech będzie imię pańskie błogosławione. Rozdział drugi werset dziewiąty, i rzekła mu żona jego, a jeszczeż trwasz w uprzejmości twojej? Złożę czy Bogu, a umrzyj. Psalm dwudziesty drugi wersety od drugiego do dwudziestego drugiego, Boże mój! Boże mój! Czemuś mnie opuścił? Oddaliłeś się od wybawienia mego, od słów ryku mego. Boże mój! Wołam we dnie, a nie ozywasz mi się, i w nocy, a nie mogę się uspokoić. Aleś ty święty, mieszkający w chwałach izraelskich. W tobie nadzieje mieli ojcowie nasi, nadzieje mieli, a wybawiłeś ich. Do ciebie wołali, a wybawieni są. W tobie nadzieje mieli, a nie byli pohanibieni. Alem ja robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, przydzą ze mnie, wykrzywiają gębę, chwieją głową, mówiąc: spuścił się na pana, niechże go wyrwie, niech go wybawi, ponieważ się w nim kocha. Aleś ty jest, któryś mnie wywiódł z żywota, Czyniąc mi dobrą nadzieję jeszcze u piersi matki mojej. Na tobie spolegam od narodzenia swego, z żywota matki mojej tyś Bogiem moim. Nie oddalajże się ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, a nie masz, kto by ratował. Obtoczyło mnie mnóstwo cielców, byki zbasane obległy mnie. Otworzyły na mnie gębę swą jako lew szarpający i ryczący. Rozpłynąłem się jako woda, a rozstąpiły się wszystkie kości moje, stało się serce moje jako wosk, stopniało w pośród wnętrzności moich. Wyschła jako skorupa moc moja, a język mój przysechł do podniebienia mego, nawet w prochu śmierci położyłeś mnie. Albowiem psy mnie obskoczyły, gromada złośników obległa mnie, przebodli ręce moje i nogi moje. Zliczyłbym wszystkie kości moje, lecz oni na mnie patrząc, przypatrują mi się. Rozdzielili odzienie moje między się, a oszaty moje los mi otali. Ale ty, panie, nie oddalaj się, mocy moja. Na ratunek mój pospiesz. Wyrwij od miecza dusze moje, z mocy psiej jedynaczkę moje. Wybaw mnie z paszczenki lwiej, a od rogów jednorożcowych wyzwól mnie. Psalm 31 werset 6. W ręce twoje poruczam ducha mego, odkupiłeś mnie, Panie, Boże prawdziwy. Psalm 89, werset 27. On wołając rzecze, Tyś ojciec mój, Bóg mój i skała zbawienia mego. Izajasza cały rozdział 35. Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne. A rozraduje się i zakwitnie jako róża. Ślicznie zakwitnie, i radując się weselić się będzie z wykrzykaniem: Chwała Libanu będzie jej dana, i ozdoba Karmelu i Saronu. One ujrzą chwałę pańską i ozdobę Boga naszego. Umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlałe posilajcie. Mówcie do zatworzonych w sercu, wzmocnijcie się, nie bójcie się. Oto Bóg Wasz z pomstą przyjdzie, Z nagrodą Bóg sam przyjdzie, I zbawi Was. Tedy się otworzą oczy ślepych, A uszy głuchych tworzone będą. Tedy poskoczy chromy jako jeleń, A niemych język śpiewać będzie, Albowiem wody na puszczy wynikną, A potoki na pustyniach. I stanie się miejsce suche jeziorem, A bezwodne źródłami wód, W łożyskach smoków, Kędy legali, trawa, trzcina i si to wierość będzie. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych. Którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet, nie zbłądzą. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie. Ale wybawieni po niej chodzić będą. Odkupieni, mówię, pańscy nawrócą się i przyjdą na son z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich, radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, werset 39, a postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc. Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Ewangelia Jana rozdział ósmy, werset jedenasty, A ona niewiasta rzekła, Żaden, panie. A Jezus jej rzekł, Ani ja ciebie potępiam, idźże, a już więcej nie grzesz. Dzieje apostolskie rozdział siódmy, wersety pięćdziesiąty i sześćdziesiąty. I kamionowali Szczepana modlącego się i mówiącego, Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. A klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim, Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A to rzekł uszy, zasnął. Rozdział 21, werset 14 A gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc, niech się stanie wola pańska. Pierwszy Piotra rozdział drugi wersety od 21 do 24: Albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego, który grzechu nie uczynił, ani znaleziona jest zdrada w ustach Jego, któremu gdy złożyczono, nie obłożyczył, gdy cierpiał, nie groził. Ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi, który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom sprawiedliwości żyli, którego silnością uzdrowieni jesteście. Filipensów rozdział drugi werset ósmy, i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym masz do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Żydów rozdział drugi wersety 9 i 14, ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Ponieważ wtedy dzieci i społeczność mają ciała i krwi, i On także stał się ich uczestnikiem. Aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę śmierci. To jest diabła. Rozdział 12, wersety 3 i 4. Przetoż uważajcie, jaki jest ten, który podejmował takowe od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście osłabiwszy w umysłach waszych, nie ustawali. Jeszczeście się aż do krwi nie sprzeciwili, walcząc przeciwko grzechowi. Pierwszy Piotra rozdział 4 wersety od 12 do 14 i 19, najmilsi. Niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na Was przychodzi ku doświadczeniu Waszemu, jakoby co obcego na Was przychodziło, ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż on duch chwały a duch Boży odpoczywa na Was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem Was bywa uwielbiony. Przetoż i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niechaj jemu, jako wiernemu stworzycielowi, poruczają dusze swoje, dobrze czyniąc, Drugi Tymoteusza rozdział 4 werset 6 Albowiem ja już bywam ofiarowany a czas rozwiązania mego nadchodzi Pieśni 5 15 132 187 168 190 246 Wiersze Brzasku 181 On zna Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint nr 5621. Pytania, co oznaczała dla mnie w tym tygodniu zdeponowana zasługa Chrystusa, jak wpłynęła na mnie w tym tygodniu Jego ufność w Boga, jakie błogosławieństwa wypłynęły z tego dla mnie w tym tygodniu, a przeze mnie dla drugich. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.